Witam ponownie i witam serdecznie. Jeżeli ktoś by się dziwił, dlaczego w kilku odcinkach mam tę samą koszulkę, to nie dlatego, że jej nie piorę, tylko po prostu nagrywam 3 odcinki jednego dnia, więc stąd może być ten psikus. Tak. Także używam pralki, mam proszek w domu, wszystko jest pod kontrolą. A jeżeli wyszukacie jakiegoś czołgu, którym można na wysokim poziomie, na dziesiątkach wbić jako pierwszym czołgiem Trzymoe, to być może te 3 propozycje będą dla was, bo wszystkie te 3 czołgi mają w swojej klasie najniższe wymagania. Zacznijmy sobie może od FV-215B 3500. Mamy też oczywiście dalsze czołgi, zaraz je wam pokażę. One wszystkie mają 3500, około plus minus delikatny wymagań na 3 odznaki biegłości, co jest tak naprawdę niczym, jeżeli chodzi o 10 tiery, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że niektóre ósemki potrafią mieć więcej. A wcale nie są to złe maszyny, są bardziej lub mniej wymagające. Chyba zrobimy sobie taką mniej więcej tier listę, która maszynka jest najlepsza, która jest gorsza, dla kogo może być ten czołg lub tamten odpowiedni. No dobra, 3 maszynki, FV-113BO i T-62. Jeżeli myślicie, że 113BO różni się czymś od 113 drzewkowej, to się mylicie. To jest dokładnie ten sam czołg z innym malowaniem, dlatego polecałbym wam zacząć może od 113, bo mam wrażenie, że z tych czołgów jest najmniej wymagająca. Chociaż ja uważam, że najlepszym z tej trójki jest FV-215B, ale do tego dojdziemy za moment, zacznijmy od środka. Na pewno wyróżnia się tym, że ma największą alfę już na samym początku. Bardzo fajna pena, opuszczanka, może to nie ma za dużo, ale jak na Chińczyka i tak minus 7 jest spoko, fajny pancerz wieży, wystarczający na większość czołgów, tylko te włazy mogą być problemem. Granina Sajda jest ok, przydałby się pancerz do górnej płyty, to definitywnie byłoby potrzebne, jeżeli chodzi o samą 113. Jednak 113BO ma o 1000 niższe wymagania niż 113 drzewkowa, bo 113 drzewkowa posiada ich 4,5, a tutaj macie 3,5, więc ten sam czołg, ta sama wartość, tutaj te same wartości tych wszystkich statystyk, które ten czołg posiada, są przeniesione na drugą maszynkę, którą właśnie wam tutaj zaprezentowałem, więc 1000 niższe wymagania, no to są 2 pestki plus, a to już robi różnicę. Tak jak mówiłem wcześniej, niektóre ósemki, większość dziewiątek posiadają wyższe wymagania niż te wszystkie czołgi do zmarkowania, więc fajna sprawa chyba, zacząć sobie przygodę na dychach z czymś, co nie sprawia problemów, ale jest w miarę przystępne i łatwe do opanowania w tym przypadku, jeżeli ktoś już gra dyszkami. Jeździć to jeździ, 113 było popierdziela po mapie, ma ten pancerz, tak jak mówiłem, sajdzik jest ok, uważajcie tylko na górną płytę, bo z tym może być problem, penka jak najbardziej dobra, tylko ja ze 113 mam pewien myk. Jestem bardzo już przyzwyczajony do takiego chillowego grania na randomku, więc ja tam grałem zestaw dosyłacz, staba i minus 8 zamiast HP, zamiast turbo, jakoś nie potrzebuję, a wtedy gra mi się po prostu przyjemnie. Jak gra mi się przyjemnie, to też się przekłada to na wyniki. Idąc dalej, FV-215B. Uważam, że jest najlepszy z tej trójki, jednak jest ciężki do grania. Papierowe boczki, wieża, która też jest papierowa, niższa alfa o 40 od 113BO, więc tutaj już mamy hardcore. Za to jest to DPM-owa bestia, plus dodatkowo ma fajną celność. Jeżeli sobie popatrzycie na celność tego czołgu, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. 0,3 celności, ale działko ma lepszą stabilizację niż na 113, więc nie czujecie tego, że będziecie failować pestki po prostu, bo możecie przesunąć wieżę pod jakimkolwiek kątem i te pechy i tak będą lecieć w te miejsce, w które wymierzycie, no a tutaj w przypadku 113 no już trzeba poświęcić trochę czasu na skupianie. Dlatego czas celowania 1,5 versus 2,5 sekundy przy takim rozrzucie też jednak robi dodatkowego plusika na korzyść FV-a. Gra się tym ciężej definitywnie niż 113, moim zdaniem, żeby wycisnąć z niego takiego maksa, ale to też sobie zobaczycie, jeżeli chodzi o gierki, które dla was zaprezentowałem. Idąc dalej z FV-em jest troszkę problemów. Łapie te pożary, dlatego strażaków trzeba mieć przygotowanych, jeżeli chodzi o załogę. Ewentualnie możecie nawet dorzucić sobie dyrektywę na gaszenie, to też wam troszkę może pomóc. Wieża lubi robić psikusy, jeżeli chodzi o wpuszczanie pestek, tam są te czułe punkty, w które łatwo jest spenować przy jarzmie, nie mówiąc już o całej reszcie, cypel na wieży i tak dalej, dodatkowo boczki na boczki tutaj podczas robienia side scrapa też niestety wpuszczają, dlatego uważam, że ta maszynka jest cięższa
niż jej chiński konkurent. Za to sprawia tyle radości, tyle satysfakcji, przepysznie się tym gra. Jeżeli mi nie wierzycie, a macie ten czołg w garażu, nigdy im nie graliście, to spróbujcie. Być może chcecie wziąć go za obligację, to też jest spoko opcja dla osób, które już są bardziej zaawansowane w World of Tanks. Tylko tutaj widzicie, mamy pewien problem, bo ja wam polecam czołg do zmarkowania, gdzie niekoniecznie każdy jest dobry w gierkę, a jeżeli jesteś, szukasz sobie pierwszego czołgu, na którym chciałbyś wbić 3 moe na 10, to nie jesteś zaawansowanym graczem, dlatego uważajcie proszę na to, co tutaj was będzie może czekać, jeżeli chodzi o tę przygodę z V-em, bo będziecie musieli wejść do randoma i się będziecie bardzo frustrować, że ten czołg nie ma na przykład pancerza, że ma wieżę osadzoną z tyłu i to będzie problematyczne, chyba że lubicie takie czołgi, które są poniekąd jakimś tam wyzwaniem, ale jednak te wymagania wcale nie są na nim wysokie, żeby go zmarkować. I creme de la creme na końcu T-62, ja nie lubię. No, szczerze mówię, no nie jestem wielkim fanem, kiedyś tym się grało fajnie, model został zmieniony, ta wieża zaczęła trochę więcej wpuszczać, brak depresji, alfa mnie najbardziej odstrasza w tym czołgu. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach coś, co strzela po 320, no nie jest dla mnie zbyt porywające do grania, bo no nie gra się tym jakoś owocnie, no nie wiem, no to trzeba pyrkać. Jedziesz i pyrkasz, po 200, po 200, po 200, po 200, 4 losowania, po 200, gdzieś tam z rzędu i ja już mam takie, no i po co ja tym gram? Ale ktoś może lubić, więc tutaj nie sugerujcie się moją opinią, to jest kolejny czołg, który ma najniższe wymaganie i jest czołgiem średnim. Jaka różnica jest pomiędzy T-62, AFV-em i 113? No jest bardzo istotna, to jest czołg średni, a jeżeli jest to czołg średni, no to będziecie mogli sobie nadrabiać właśnie te uszkodzenia potrzebne do trzeciej marki, drugiej czy nawet pierwszej spotem. Więc robiąc asystę z podświetlania, będziecie mieć ten plusik, będziecie mieć ten bonus. Nie powiedziałem jeszcze tutaj o różnicy HP, jeżeli chodzi o FV i o 113 było, ale to już chyba sami sobie zauważyliście. Problem z opuszczaniem minus 5, jeżeli chodzi o T-62, bardzo fajna stabilizacja działa, laserowe działko tak naprawdę. Pamiętajcie, żeby nie bać się używać tych hitów na prawo i lewo. Te ruskie czołgi, że tak powiem, miały od samego początku ten taki fajny myk, że ta pętka właśnie na tych hitach dawała wam przewagę w wielu sytuacjach. Jak jeszcze te setki przed buffem jeździły, to były istne piniaty dla takiego T-62 czy dla 140. Nie jest to jeden z szybszych medów, tak jak widzicie tutaj jeździ praktycznie tak samo jak 113 było, na to też musicie wziąć poprawkę, żeby was to gdzieś tam wewnętrznie nie dusiło. Jeżeli nie lubicie wolnych medów, to może jednak hateczka wypadałoby zmarkować. Kamuflaż jest ok, a to by było na tyle. Zobaczcie sobie, jak te czołgi się spisują w randomie i czy może wy wybierzecie sobie jakiś czołg, który chcielibyście na początku zmarkować. A jeżeli interesują was takie filmy, chcielibyście by więcej filmików, może z innych segmentów, mogą być to pozostałe tiery, które już i tak zrobiłem, ale być może chcielibyście jakieś czołgi premium najłatwiejsze do zmarkowania, to też dajcie znać w komentarzu. Jeszcze jedna prośba. Poinformujcie mnie, jaki to czołg zmarkowaliście jako pierwszy w grze komputerowej o czołgach. I tyle. To nie jest prank jakby co, nie? On tak gra w grę po prostu. Ty, to może... Wiecie co? Jak ja tutaj mam pusty Mordor, w sumie moje hataki snajpią. To może zagramy sobie na razie chillerkę, co? No na pewno nie chcę jechać agro. Nope. A Hori gra agro? On gra bardzo agresywnie, co on robi? Okej. Dziękuję Waldziu za miłe słówko. No, no waflu stary, no. O, to się odbiło, ciekawe. Czołg jest tak przyjemny do grania, Chryste Panie. Ej, gdyby mu dali takiego buffa jak Naruto, byłoby kozak. Nie no, Kamisia mi rozdało, ty no.
Mogę tak? Nie mogę, dobra. Wyjeżdżam, zbieram pechę, bo nie ma czasu. Nie ma czasu na przystawianie się, na ustawianie się, to nie ma opcji. Chcesz się bić na DPM? Ja mogę. Ja mam fajny DPM-ik, mordo. Jezus Maria, jak tym się po... Przypominały mi się stare czasy grania. Pamiętam, jak się kiedyś tym trało, randomki. O Jezu, jakie to dobre było. Tam była Arta, nie? To on gdzieś tutaj jest. On jest tutaj. Na bank. Ale łatwo, co? To wcale nie jest wygrane. Jakbyście się pytali, to prawdopodobnie mamy stratę HP, bo oni mają jeszcze drogi po drugiej stronie, więc wydaje mi się, że mamy stratę. O, karamba, szkoda tej pechy. Dobra, no już teraz łatwo. Jak STRV spota dostał, to teraz już łatwo. Myślałem, że zejdzie, kurde. Nie chowaj się za mną. Jesteś wystawiony i masz mało HP, no to twoja wina, no. Jedziemy? Wolałbym użyć buraski do tego, żeby sprawdziła górę całą. Nie no, na tym czołgu sprawa jest prosta. Pancerz, pancerz, pancerz. Buf do pancerza i to wszystko. Pancerz boczny? Pancerz boczny i dolna płyta mogła być ciutkę zbufowana i byłoby idealnie. Chociaż ta dolna nawet nie wymaga bufa. Raczej side armor cały i wieża oczywiście, bo ta wieża jest zrobiona z papieru. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jak sobie wejdziecie na treningówkę albo na tanks GG i zobaczycie sobie jakie weak spoty posiada ten czołg na wieży, to się złapiecie za głowę i powiecie sobie jak można tym grać, nie? No ale czołg jest dobry. W sensie ma duże, duże wymagania, jeżeli chodzi o skilla personalnego. Za to przez to, że ma właśnie takie wysokie wejście, no to... Nie, słuchajcie moi kochani, bardzo łatwo jest go zmarkować. Na tym czołgu jest ile? 3000? 3500 pewnie, coś takiego? A gdzie mam się wycofać? Gdzie mam stać, Rzemek? Nie wiem, szkoda, że ta buraska sobie tego nie rozciągnie jakoś. Rzemek ma już spota, nie? O, stricik. Po dwie gierki zagramy, 3 max, każdym z tych czołgów. Ekstra. No zobaczcie, jak to pięknie rzeźbi. Zobaczcie, moi drodzy, jak to pięknie rzeźbi. No coś... O! Proszę bardzo, kolejna pestunia. Damy jeszcze jedną? Super jest ten czołg. Boże, jakie to jest piękne do grania, serio. Ja od tak dawna nie grałem tą maszynką, ale ona jest mega, mega fajna, mega dobra, mega przyjemna, jeżeli posiadasz już pewne umiejętności. Jeżeli jesteś świeżym graczem, to będziesz mieć problem z tym czołgiem. Zrobiło nam się takie 4 na 5, a miałem wrażenie, że ta runda jest po prostu już wygrana. W pewnym momencie, jak już tutaj podjechałem, na początku było tak, że było 50-50, potem była już praktycznie wygrana, bo ich docisnęliśmy mocno po tym, jak STRV dostał tej spota. No, a teraz znowu, kurczę, ciężary, czyli taki ping-pong sobie tutaj gramy. Staram się tutaj mierzyć, bo nie wiem, czy on coś spotnie, ale wątpię. I kolejny problem jest taki, że nie wiem, czy strzelać pechy, bo... No ma mało amunicji, nie? Okej. Czyli musiał dostać 2 blindy, spoko, bardzo spoko. Dostał 2 blindziki, super. Więc ziomeczek wyniesiony. No on miał akurat pecha, bo nie mógł za bardzo grać w innym miejscu. Musiał grać w tej przestrzeni krzaków, więc go złapaliśmy. Ideolo, ideolo. Co dalej możemy zrobić? Pamiętam, jak w 2015 roku
katowałem ten czołg. Ten czołg był tak przeze mnie katowany. No coś pięknego to było. Widzę tego szarfu, która widzę. Ale czekam na A75. No i są problemy, nie? Dobra, jest totalne gówno. Jest bardzo duże gówno, bo jesteśmy tutaj wystawieni na środku mapy, nie mając żadnej flanki, więc ja muszę z automatu to odrotować i poszukać czar futura, najpierw wyjąć czar futura i dopiero potem zrobić cokolwiek innego. Więc grube ciężary. Kurde, on podrotował pod środek. Mamy czas, żeby to wymierzyć, więc na chillu. Problemem jest to, że ja tutaj nie mam za bardzo mobilności, żeby dojechać do STRV-a. Bo ja jestem w stanie go spotnąć, nie? Tylko problem jest to, że zostały minuta 30, a ja już raczej po prostu do niego nie dojadę. 9 sekund, mam... O, on za górką... Ej, udało się, dobrze! Udało się, dobrze. Taka głupia ta runda. Instynkt przetrwania na arcie się włączył tak bardzo duży i wysoki, że aż zaczął uciekać. Słuchajcie, no to jest pierwsza runda dzisiaj z tym czołgiem, bo grałem sobie wcześniej różnymi czołgami. No i zagraliśmy pierwszą rundę FV-em, zrobiliśmy 7000. Całkiem fajnie to wygląda. Zagram jeszcze jedną, żebyście wiedzieli, czy to fajne, czy to nie fajne, czy może ktoś z was będzie chciał go wziąć za obligację, bo on jest dostępny za obligację, tylko przypominam, jest to bardzo ciężki czołg. Teoretycznie mógłbym pojechać na Dolinkę, ale pomyślałem sobie, dawno nie byłem w mieście, to spróbujemy. Jeżeli to T95 nie będzie snajpić, tylko przyjedzie grać ze mną, to powinno być spoko. Strasznie się meta zmieniła. Kiedyś do miasta to jechały wszystkie czołgi ciężkie, do Dolinki jechały, słuchajcie, kiedyś tylko ludzie, którzy się gubili na mapie, no a teraz widzicie, no teraz się meta zmieniła, zobaczcie jak ta Dolina jest ciężko grana. Tam są wszystkie dziesiątki, wiecie co, ja chyba tutaj wciskam 3 razy R po prostu. Ja tutaj nie mam czasu grać, stać na awku. Nie chciałem tam jechać, bo ciężkie są tam pozycje dla FV-a, umówmy się. Dobrze. O, dał to, lol. O, ten sidzik jest słaby. Uf. Teraz pojedynek, mamy pojedynek, słuchajcie, znaleźliśmy czołg do bicia. No jest tych czołgów tutaj w tym city mało, no ale też wiedzieliśmy, że tak prawdopodobnie będzie. Więc postarajmy się dawać te pechy jak się najlepiej tylko da. Czy ja mogę tutaj dać pechę? Mogę, okej. Buraska po prawej, okej. Zagrajmy sobie w ten sposób. Czemu się z nim tak skleja? Odpuść go, to ja mu dam pechę, tylko zagraj to normalnie, ziomeczku, i byłoby okej. Trzeba było się schować za budynek i on już by dawno nie żył. No, ale trudno. Dobra, i druga buraska snajpi z mida. Gdzieś tutaj był. I co teraz? Czy się wracamy, czy puszujemy dalej? Ja bym jeszcze spuszował tutaj tę dwururę. To na pewno. Chciałbym przynajmniej spuszować tę dwururę, ale nie wiem, czy będę mógł tam podjechać. Aha, tu chyba jakieś nielegalne mody są wrzucone. Oho. Widzieliście to? Ciekawe, nie? Żeby wypchnąć tego gościa, najlepiej by było zająć sobie ten domek. Nie wiem, czy mogę to zrobić w tym momencie, patrząc przez to, jak mi się teamek rozwalił. Zobaczcie na mój teamek. Ja nie mam teamu. Nie mam, to już jest po grze. Dojechałem do miasta, jest koniec gry. No i z takimi gierkami też się będziecie musieli liczyć. Też będziecie musieli brać to pod uwagę, że... Niestety... niestety... O Jezus Maria, misklik. Niestety, ale... Tak wygląda dzisiejsze World of Tanks, więc no tutaj nie ma zmiłuj. Widzę tę buraskę, widzę. Szkoda, tam pół sekundy szybciej i mielibyśmy szansę na to, żeby go wyjąć z tego MM-u. Nie przeładowujemy na HEK, bo nie ma już po co. Dwie buraski mamy na plecach, więc nie fajnie. Wiecie co? Ja muszę to zebrać i wyjechać w ten sposób szybko. Dać mu pechę. I zaczynamy zabawę z ginięciem.
Ile zrobimy na exicie? Gówno zrobimy na exicie, bo te chłopy już wszędzie tutaj są. Nie mogę się niestety inaczej ustawić. Wszyscy już mają na mnie łatwe pechy. Więc tak to wygląda, no. Unluko, bardzo, bardzo smutna gierka, bo wydaje mi się, że ta gierka mogła być mega, mega dobra, gdybym w tym mieście miał dostęp do jakichś uszkodzeń, no ale nie miałem, więc no, po dwie gierki każdym czołgiem, 3 max, 2 wrzucimy i tyle. Szkoda, szkoda tej rundy. Tak jak widzicie, pancerz boczny nie jest za dobry, wieża też nie jest za dobra, dolna płyta nie dinga, łatwo podpał łapie. No boli to, na pewno. No 3,5. No, unluko. Może trzeba było jechać do Linki, ale też umówmy się, że Timek mi się bardzo szybko wysypał. Bardzo szybko mi się Timek wysypał. Rozpędzam się i grzeję, robię crossa. Powinienem mieć tutaj HP. Definitywnie powinienem mieć na tej mapie HP, mam minus 8, trudno. I tak, jeżeli mamy zagrać dobrą grę, to zagramy dobrą grę. Czasami te modułki faktycznie pomogą i uratują dupę. No, ale czasami nie ma to żadnego znaczenia. Pytanie też brzmi, gdzie będzie grała E3. Bo jak E3 do nas przyjedzie, słuchajcie, to mamy przesrane. Ale może to będzie jakaś snajperska E3, albo pojedzie sobie na wycieczkę. O Jezus Maria, jakby ta E3 pojechała sobie na wycieczkę, ale byłoby śmiesznie. Mają tutaj więcej czołgów niż my z góry, mówię. Bo już widzę, że mamy Jocha, który snajpi, już widzę, że mamy Tigera pod midem. Więc tutaj mogą być problemy. I pytanie brzmi, czy ja chcę w ogóle wjeżdżać agresywnie. Mogę spróbować, ale to jest... no ryzykowne, ryzykowne, bo mają dużo mamutów. Jak ta E3 tam przyjedzie i to sfarmi. Ja nawet się nie zatrzymuję, żeby to sprawdzić. Ładujemy apeczka. Kurczę, nie na to. Ale szeroko tutaj chłopaki grają. Fiu, fiu, fiu. No i przyjechał psuć zabawę, no. Przyjechał psuć zabawę, a już liczyłem na to, że może to będzie E3 snajperskie. Wiecie, jak wygląda E3 snajperskie? No na pewno nie tak, że idzie na Mordor się bić. Type 5 Heavy? To jest coś, do czego chciałbym mieć dostęp, nie? Dobrze działa ten sidek, gdy nie pokazujecie tej górnej płyty 113. Z tego co pamiętam, ona też dostała tam buffa jakiś gruby czas temu. Jednak to też nie jest idealne... idealna maszynka do tego, żeby odbijać wszystkie pechy, nie? To niestety nie jest taki czołg, tak widzicie? Pokazałem chyba górną, albo przekątowałem się. Byłem przekątowany, więc tutaj od razu zgarnąłem bombę. Nie podoba mi się za bardzo to, co tu się dzieje, bo chciałbym mieć dostęp do Type'a 5. Serio mówię? No chciałbym mieć, no mam hity 340, warto byłoby to wykorzystać. A w tym momencie, no to muszę walczyć z E3. No a wiadomo, E3 nie jest takim czołgiem, z którym chcesz się bić. Jakbym sobie to odpuścił? Odpuśćmy to na chwilę. To po takiego pysznego Type'ika to bym chciał. Panie Type'aju, jest pan tutaj? Jesteś. Ja szanuję takich gości, którzy nie uciekają. Zresztą, co ma grać innego, nie? No co ten ziomek na Type'ie może grać? Problem polega na tym, że on teraz będzie bardzo wycofany, bo tych dwóch gości zrobiło bardzo agresywny push. No i nie za bardzo mam dostęp do uszkodzeń, nie? Zdążę na truje? Nie zdążę. Nie ma opcji. Mega defensywnie chłopaki tutaj sobie grają. Na tym Mordorze, w sensie enemy teamek, nie? Wydaje mi się, że to jeżeli chcemy zrobić uszkodzenia, to musimy dociskać. Jeżeli chcemy zrobić dymka, to musimy to przycisnąć, bo tamte dwa moje ziomeczki jeszcze będą mogły sobie pograć w gierkę. Ale, kurczę... jest lipa z podjazdem. Łapiemy sobie dwururę i cykamy dalej. To jest taki czołg do cykania, no. Mogę to przyjąć? No, niby tak, ale... tutaj ta lufa mi przeszkadza, żeby go po cyplu tyrać. Zrób to jeszcze raz, proszę cię. Nie wiem, czy ja dużo czasu nie tracę na tę trójkę. Czy nie powinienem po prostu przyjąć od niej bomby i dalej jechać po Type'a. No nie chcę tego przyjmować. No prosta sprawa, no nie chcę, bo... jest jeszcze dużo, dużo HP w MM-ie. Chciałem zrobić cross, ale kurde, głupie. No i truja sobie ciągle żyje, nie? Jakoś z haksem wynieść nie da rady? Chrysler na pleckach? Wyjadę. Koncept ma problemy, to postaram się mu pomóc.
Cofnij się. A myślałem, że to wejdzie pod tym kątem. Nie, nie, nie wypychaj mnie, kumpel! 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 Żeś by cię pies drapał, ziomek, no! O, żeś mnie wypchnął, typie, pod tajpa, dostałem tubę za 7... Gdybym nie przyjechał tutaj na tę pozycję, to by zginął od Chryslera. Bo Chrysler grał mega agro. Jedno moe, to musi być jakiś super wariacik. Bomba niestety od Type'a zebrana za darmo. Karma is a bitch. Już wróciła i to bardzo szybko. Dobrze. Pytanie brzmi, czy ja chcę w tym miejscu grać. Muszę bardzo uważać na Type'a. Fajna maszyna, jeżeli... Znaczy, ja mam taki fetysz, że ja lubię grać na tym czołgu z minus 8. Jak gram na tym z HP, to wcale się dobrze nie bawię. Muszę grać na tym czołgu z minus 8. Wtedy jest spoko. Kurczę, no to już jedź na tę trójkę, jak ona jest KD, ziomek! Jak gość strzelił, to czemu nie wyjeżdżasz? Trzeba było tylko po dolnej strzelić. Ja pierdyle. No trudno. Nie wiem, czemu mamy cały teamek na bazie, ale zrobiliśmy swoje. Moim zdaniem w tej grze było jeszcze fajnie damage do sfarmienia, gdyby nie to, że... No zgarnąłem za 700 za darmo, bo mój ziomeczek z teamu postanowił wcisnąć 3 razy R, żeby mnie wypchnąć. Świetnie. Ukrop, podłoga Daniel. A tak to cały teamek raczej nic nie zrobił. No dobrze. No to co? Jedziemy sobie na wycieczkę. Nie wiem, czy chcę grać standardowo, czy nie. Może sobie zajmę środek. Nie chcę się pchać tutaj pod tę kalinię, taka linia tam... Średnio się spisuje. No nie wiem, co tutaj zrobić. Czy jechać od razu od dołu, czy od góry? Moje hateki wszystkie jadą. Jadą. Po prostu jadą. Gdzieś tam na północ będą jechać, okej. Okay. Nie wiem, czy to takie fajne rozwiązanie. Szczerze powiedziawszy. Tutaj fajnie działa czołg, który ma depresję, opuszczanko. Bez tego mogą być problemy, a ja nie będę miał z kim grać Kalini. Kto tam pojedzie? Dwa czołgi? Mało. Mało. Jeżeli oni tutaj wrzucą te, co nie, no nie ma opcji nawet. Mają same, całkiem sensowne czołgi do grania na wieżę. Oho, szybkie to było na tym lajciku, mój drogi. World of Tanks, jakby co? Ja nawet nie komentuję. Co tu się dzieje w tej rundzie? Chcę sobie ogarnąć mapę i staram się zrozumieć, o co chodzi, ale jest mi mega ciężko, bo nie widzę większego sensu w tym, co tutaj się wyprawia. Uff. Ale mamutów się pokazało, co? Granie na sajdzika jest spoko w momencie, kiedy jeszcze możesz grać na sajda. Jeżeli oni wszyscy wcisną 3 razy R, to jest kaplica. Ja nie dygam, ja to muszę farmić. Jak ja to odpuszczę, to jest koniec gry. I tak się gra 113 BO. Słuchajcie, prosta sprawa, nic skomplikowanego. Wymagania ma bardzo malutkie, jak na czołg 10 poziomu. Jedyne co musicie robić, to pyrkać sobie ludzi na side'zie. I to wszystko. Macie te włazy, spoko. A, jesteśmy ściśnięci tutaj z każdej strony. Staram się wycisnąć maksa z tej gry, bo wiem, że i tak ją przegraliśmy. Patrząc po rozjeździe, patrząc po zajmowaniu mapy przez mój teamek, jest ciężko. Jeszcze mamy plecy, nie?
czy powie, a gdybym odpuścił i pojechał na drugą stronę, mógłbym spróbować, no. Szkoda, że to nie weszło. APH by mi bardzo pomogła, a mój team jak mi zostawił, bo farmią sobie drugą stronę, rozumiem. Akurat nic dziwnego. Całkiem logiczna decyzja. Kurczę, ty gdyby nie ten trak, to i tak bym nic nie zrobił. Szkoda, że mnie zostawili, bo ja to bardzo, bardzo tutaj chciałem trzymać za wszelką cenę, ale dwie gry z rzędu na tym czołgu mniej więcej całkiem sensowne, nie? Dwie gry z rzędu całkiem sensowne, jeżeli chodzi o 113, bo daję sobie radę w takich matchmakingach. Bez względu na to, czy to by były dychy, czy nie, to grałoby się prawdopodobnie w ten sam sposób, więc małe wymagania, jak na czołg 10 poziomu. Czołg nie jest zły, nie jest też jakiś super, bardziej taki oldschoolowy, tak jak FV215B, ale uważam, że ludzie, którzy kiedyś na przykład grali w gierkę, znają trochę tę maszynkę, no to będą w stanie się na niej odnaleźć. No i zobaczcie to. Zobaczcie to, moi kochani, dwie bitwy z rzędu, zagrane 113, cyk 5600. Jedziemy dalej, zaraz pogramy sobie innymi maszynami. Też 62 i chyba FV do zrobienia. Więc 113 BO, no nie ma to dużych wymagań. 3475 na rany boskie to ma jeszcze mniejsze wymagania niż FV215B. Nie rozumiem, ale okej. Tutaj już będą ciężary. T62, jakie to ma wymagania? Poczekajcie. Żeby zrobić 65%, to ma 1900. To też musi oscylować 3500-600. Plus, jeżeli chodzi o takiego meda, jest taki, że łatwiej zbieracie też asystę na przykład ze spotowania, więc tutaj w przypadku HTK, tak jak HTK-iem rzadko robicie spota, tak takim czołgiem jak ten będziecie w stanie bez problemu sobie spota robić. No więc to wam podgoni po prostu kolejne procenty potrzebne do wbicia 3 moe. Tak, ta 62. Bardzo fajny medzik kiedyś. W dzisiejszych czasach to już raczej jest relikt przeszłości. Szkoda, że nie zmieniłem amunicji, bo rozkład ammo na tym czołgu jest bardzo ważny. No ale jak już jest, jak jest, to już nic nie zrobimy, nie? Ale coś dingnie pod dobrym kątem, coś odbije. Wieża może nie jest idealna. Oj, nie mam wbitki. Myślałem, zagrałem na pamięć, myślałem, że mam wbitkę, nie mam wbitki, okej. Wiem, że góry nie zagram, bo arta. Ale sobie łowimy 2-6-0. Jaki jest problem z tą maszyną, albo jaki wy możecie mieć problem z tą maszyną, gdy będziecie ją markować? Widzicie to? 255, 260 i tak dalej, to boli. Dzień dobry, Piotrusiu, dzień dobry. Pamiętasz te 62 kiedyś? Jakie to było Boże, jakie to było fajne, jak się tym fajnie grało? Jezu, a teraz to też jest w sumie okej, ale to raczej dla ludzi, którzy... Ten czołg może być okej dla ludzi, którzy grali kiedyś tą maszynką. Strzeliłem 3 pestki, ja mam 850 uszkodzeń, nie? No kwasowa akcja, kwasowa. Zrób do mnie sajdzika, dziękuję. Świetny jesteś. Ale staba, penetracja, to jest wszystko top of the top. Ja mam jedyny problem z tym, że ten czołg strzela ciągle po 320. I gdyby Wargaming tutaj zaoferowało nam ciutkę wyższą alfę, nie mówię o 500 alfy na bombie, wow, ale 360? Co to za problem? Co to za problem dać na tym czołgu 360 alfy? Zrobi się OP? Nie. A, przepraszam, najmocniej. Przepraszam. Ja po prostu chciałbym na niektórych takich maszynkach, bo to DPM-u, no co, no nie zrobisz tak, żeby on strzelał co 2 sekundy, nie? Bo to głupie będzie. Ale możesz mu ciutkę zwiększyć alfę. O te, nie wiem, 20-30. Na pewno będzie się zachowywać lepiej, nie? O, fuck. Tutaj było grubo. No i musicie lubić pyrkanie, nie? Widzowie, to jedyne, co musicie lubić, to pyrkanie na takich czołgach. Jeżeli nie lubicie pyrkania, tak jak ja sobie jeżdżę i pyrkam,
A co się stało? Ej! Ten mouse miał tyle HP, ja chciałem się z nim skleić! Chciałem mu wjechać na bok, gościa sfarmić, a gościa już nie ma, ale tragedia, ty. Gość jak zniknął, wszystkie to by zebrał. Umówmy się, są w tej grze komputerowej o czołgach takie maszynki, które potrzebują delikatnych zmian, delikatnych liftów, żeby się odnalazły w tej dzisiejszej mecie, no. Czy znowuż zrobienie z tego czołgu killera by było, gdybyśmy podnieśli trochę alfę? No nie wiem, jakoś w to nie wierzę, że to byłby przesadzony buff. Wydaje mi się, że byłoby bardzo okej. Okay. To, co zrobiła Lesta, czyli ten serwer rosyjski, to dobra zmiana jest. Robią chłopę zmiany niektóre, moim zdaniem. Mi się niektóre zmiany nie podobają, ale są takie, które mi się podobają. Tak, jest tutaj. No, dał mi pechę. Jakby co, to dał mi pechę. Andrzej, a wiesz, że możesz pojechać? Panie Andrzeju, 3x R? Nie wciskamy, rozumiem. Andrzej, no będziesz do niego snajpił, czy po prostu jedziesz? Dobra, już teraz jak będziesz stał i zbierał tego grilla, to chyba sensu większego nie ma. Tak, Andrzej, on tam jest, tak, Andrzeju, tutaj jest grill, tak. Było pingowane, jakby co. Ale teraz już na pewno wiemy, że grill tam jest, bo Andrzej zebrał. Znaczy, mi się to bardzo podoba, że na Leście robią... Nawet jak coś bufują i coś przebufują, to potem są w stanie to zmienić i to jest fajne i robią to w miarę szybko. Nie ma tam takich problemów, że to wszystko jeździ 20 lat i jest katorga, nie? Ale te 62, jeżeli chodzi o działko, mega, mega przyjemne, non-stop. Jesteś w stanie kleić te pechy jedna za drugą, więc fajna sprawa. No tutaj to już chyba, nie, chłopaki, nigdzie nie dojadę. Raczej tutaj nie ma już nic ciekawego dla mnie. Wątpię, że cokolwiek... shit. Czy oni się ustawili pod... 8 obaj, żeby mi dać tuby? Do tego to się nie spodziewałem. Okej. Spoko. A pojadę sobie tam na wycieczkę, co? Dawno nie byłem na linii 1-2. Zawsze jeżdżę sobie na Mordor, chociaż... Kurde, dawaj na Mordor. Co ja będę tam jechał? Na te medownie. Tylko tutaj nie mam opuszczanka, więc trochę lipa. Ale i tak pojadę. Gówno pecha, nie ustawiłem się dobrze. A tutaj się nawet chyba nie mam jak ustawić, co? Mam takie wrażenie, że tutaj tym czołgiem to się nawet nie mam jak ustawić. Bardzo duże problemy z opuszczankiem, no. Ale sobie znalazłem dziuplę. Dziupla farmera. Bez kitu, dziupla farmera została odnaleziona. Nawet nie wiedziałem, że stąd się da jakoś spoko grać. Pan Luko. Jest ciężko, jest mega ciężko tutaj, bo opuszczanie na tym czołgu wręcz nie istnieje. Siemanko, Misza, dzień dobry. Witam wszystkich gorąco, siemano, ziomeczki. No, opuszczanko na tym czołgu nie istnieje, więc tutaj trzeba się mega, mega napocić momentami. Najlepiej to mieć taką płaską mapę, gdzie nie ma tych wszystkich... Gdzie nie ma tych wszystkich... górek, pagórków i tak dalej, i tak dalej. Gdzie możesz sobie pograć po prostu za nasypem. Gdzie możesz sobie pograć na sajdzika, jak są jakieś ósemki. No bo tutaj jest ciężko, ewidentnie jest ciężko. O, medownia nam padła, niedobrze. A ja już nie zajmę, o kurde. A my ich sfarmimy, chłopaki, na chillu. Chcesz tubę, to łap tubę. Jedź do mnie, mamucik. Zapraszam. Ależ tutaj trzeba się nakombinować. Jezusie. Wiecie, czego nie zrobiłem? Nie wziąłem większej ilości hitów. A powinienem. Dlatego, że T-62 bazuje na, jako główno, główne... Główno...
jako główne źródło The Mage'a bazujesz jednak na tych hitach. Więc tutaj, jeżeli tych hitów nie weźmiesz dużo, to masz lipę. No, za PCR-ka, no bo nie mam już hitów, jeden mi został. Chciałem go sobie oszczędzić na później, ale... Nie wiem, czy będzie jakikolwiek później. Zobaczcie, jak tutaj ciężko złapać tę deprechę. Nic się nie zmieniło od 2013 roku. Jeżeli chodzi o te czołgi ruskie, jeżeli chodzi o te medy. Boże, kurczę, pieczone, ale jestem ślepy, stary i ślepy, nie? Tutaj w przypadku tych ruskich medów system jest ten sam. Czyli masz maszynki. Musiałem go wyjąć, musiałem, nie było innej opcji. Masz maszynki, które po prostu nieźle farmią z hitów, no i tak samo jest w tym przypadku, nie? No, to już chyba nie farmimy w ogóle. Okej. Okej. Aj, karamba, jeszcze jednego usknąłem. Dobrze było. Dobrze było. Druga gierka T62 siadła, co mnie bardzo cieszy. Chociaż nie jest łatwo, tutaj jest taki pod, żeby tym grać, bo niska alfa, ciężko z opuszczaniem. Pancerz Trollolo, kiedyś ten czołg był królem wręcz, jeżeli chodzi o czołgi średnie do grania na wieży, no a teraz to umówmy się. Raczej cię penują. A szkoda. No dobra, to jak to wygląda, słuchajcie? Czołgi z najniższymi wymaganiami, jak to wyszło? Dwie gry zagraliśmy 113, dwie gry zagraliśmy T62 i jeszcze wcześniej zagraliśmy w tej sesji mieszanej trzy gierki 215BAMX-em, czyli jest nieźle, da się tym farmić, tylko pytanie brzmi, czy dla każdego, bo to są ciężkie czołgi do grania na dzisiejsze czasy i nie wiem, czy każdy z was będzie w stanie wyciskać tym dobre wyniki, jednak wymagania o czym świadczą, tak? 3496 wymagań na 3 MOE, mało. Więc może, jeżeli chcecie spróbować powalczyć o te pierwsze swoje 3 MOE na 10 tierze, taki T62 czy może 113 BO, to nie będą złe maszynki. Umówmy się, bo i 113 da się grać, T62 nie gra się łatwo, ale gdzieś tam jak będziecie nadrabiać spotem, być może weźmiecie sobie jakąś optykę czy coś, no to na pewno odda.